jak jesteśmy w takich szybkich zakupach po konwentowi, niestety nie będę pokazywała informatora przy wieszaka, nic takiego, tego, że no po prostu po co. I dodatkowo też źle się czuję, again, kolejny dzień. Także ja kupiłam dla siebie praktycznie tylko mangi, bo nic innego nie było. Kupiłam dla mojego chłopaka poki i kupiłam dla niego taką mega, mega ostrą zupkę. Ja spróbowałam troszeczkę i po prostu myślałam, że umrę. I oprócz tego no to tylko mangi, także mam siódmy tom Noragami. Chciałam sobie troszeczkę pouzupełniać tych mang, które mi brakuje na półeczce. Także jest siódemeczka, ósemeczka i tom dwunasty. Oprócz tego wzięłam jeszcze używaną Wilczyca i Czarny Książę, tom pierwszy, bo chcę kupować tą mangę. Znaczy, że teraz wychodzi do końca. Rewolucja według Ludwika, tom czwarty, którego mi brakowało i teraz w końcu mogę zacząć czytać całą serię. I oprócz tego najnowsza Aka Mega Kill, ponieważ tradycyjnie na każdym konwencie mój narzeczony kupuje mi jakąś mangę i akurat Akame jest tytułem, na który bardzo, bardzo czekam zawsze, bo go uwielbiam. I pokażę wam jeszcze zakupy mojego brata, bo zaszalał, jeżeli chodzi o poduszki. Także mój brat kupił sobie taką mega, mega dużą Dakimakurę z Megumi z Konosuby oraz jeszcze Raptalię z Tatenojusza i taką malutką już, gdzie jest Asuna. W takiej wersji i w takiej wersji. Oprócz tego kupił sobie jeszcze kubeczek, ale tego wam nie pokażę, bo musiałabym ocenzurować. Także to było na tyle.